Marek, ostatnio nam się udało pogadać, ale nic nam z tego nie wyszło. Na szczęście dzisiaj wynik fantastyczny. Zagraliście bardzo dobry mecz. Jakie takie pierwsze przemyślenia po spotkaniu? Powiem Ci tak, cieszymy się, że wygraliśmy, bo ostatnio było ostre lanie. Myśleliśmy, że jak jesteśmy na fali wznoszącej, to pociągniemy do końca sezonu już i powygrywamy. Była możliwość w sumie na podium. No chyba to już się oddaliło, ale gdzieś środek tabeli będzie. Rośniemy w siłę, to cieszy bardzo. Dzisiejszy mecz cieszy, mimo troszkę błędów, tak jak ostatnio, powtarzających się, ale no strzelamy bramki, widać progres od początku sezonu, więc jest to na plus bardzo. Ten dzisiejszy mecz, to zwycięstwo, to jest taki typowy mecz o 6 punktów, bo nie dość, że rywal, z którym biliście się o to miejsce w tabeli, to jeszcze to zwycięstwo daje Wam tą windę, że z 9 miejsca wskakujecie na 6 i jesteście egzekwo z 5 LSG. Cieszy to zwycięstwo jeszcze bardziej dzięki temu? No jasne, że cieszy. Im możemy być wyżej w tabeli, tym bardziej będziemy ucieszeni. No, plan był troszkę inny na sezon, ale wiadomo, jak to się zaczęło, nawet jak rozmawialiśmy ostatnio, początkowe mecze, gdzie dostawaliśmy dość ładnie, trochę nie byliśmy ułożeni. Później zaczęło to wyglądać, trochę transferów do naszego zespołu. I powiem Ci, że tą rundę dogramy już, tak? Miejmy nadzieję, że jeszcze chyba 2 mecze zostały, tak? 2 mecze, że wygramy. Taką mamy nadzieję, że będziemy w tym czubie tabeli. No i szykujemy się już powoli na przyszły sezon, żeby tą pakę utrzymać i być może awansować. Chcielibyśmy bardzo, bo tyle już gramy i ciągle nam gdzieś umyka ta ekstraklasa. Wiadomo, że tam są mocne ekipy, no ale najlepiej się gra z najlepszymi, nie? Wspomniałeś już o tym, że te mecze różnie wyglądały dla Was w tym sezonie. Jak się tak patrzy po prostu na wyniki bez wgłębiania się w szczegóły, no to gracie typowo w kratkę. Zwycięstwo, porażka i tak gdzieś w tych ostatnich tygodniach to wygląda. To wynika z tego, że Wy nie jesteście w stanie gdzieś tam ustabilizować swojej formy? Czy różnica poziomów pomiędzy zespołami jest tak duża, że gdzieś tam trudno punktować regularnie? Uważam, że każdy zespół tutaj dość gra fajną piłkę. My jednak rzeczywiście nie mamy ustabilizowanej formy, bo gramy w tą kratkę, jak zauważyłeś. Ja sam czuję się, że gram w kratkę, potrafię grać całkiem niezły mecz, a przydarzyło mi się w kilku trochę baboli, więc jestem trochę wściekły na siebie. Ale jak wspominałem Ci ostatnio w naszym wywiadzie i muszę to powiedzieć do chłopaków też, że budujemy tego potwora mentalnego, więc chłopaki na pewno się ucieszą. Mamy fajną, zgraną ekipę, rośniemy w górę, to też widać po meczach. Myślę, że w przyszłym sezonie mam taką nadzieję, że będziemy naprawdę ekipą, która będzie walczyła o awans i o czołówkę. Oczywiście można powiedzieć, nie nakładajmy sobie presji, ale ja chcę wygrywać, zespół też chce wygrywać, no każdy, kto tu przychodzi, chce wygrywać, mówimy, że to zabawa, aczkolwiek każdy ma coś takiego, że jednak jak wraca do domu, to się cieszy, że jest ta wygrana. Oczywiście mamy swoją grupę, na której piszemy i każdy wie o tym, że lubię się wściekać, kiedy przegrywamy, no i tracimy przede wszystkim bramki, bo uważam, gdyby nie 2 mecze, to tak naprawdę byśmy mieli najmniejszą ilość straconych bramek, jak to sobie policzyliśmy. Więc nie jest tak źle z nami i mamy nadzieję, że wylądujemy w czołówce w tym sezonie, kończącym się już. Tego Wam życzę, bardzo dziękuję. Dzięki wielkie, wszystkiego dobrego. Dzięki.